Siemanko, siemanko! Naprawiamy dzisiaj trochę terenówę. Jak widzicie, dach wyrównaliśmy wcześniej. Jak ktoś nas śledził na Instagramie, rzucamy nową szybę Rayli od Fiata 125B, bo niestety stara już skończyła swój żywot. Jemy kiełbachę i robimy ogień. Profesjonalnie docinamy plekse nożycami, żeby nie marnować elektryczności. Jak tak trzymam? No ja trzymam. Patrzcie, luk. Nowa szybka. Jest jakieś 20 cm brakuje tej szyby, bo to od Fiata. Ale będzie dobrze. Chociaż nie jest pobita, bo wcześniejsza nam odbiła gałąź i niestety się pobija. No dobra, kurwa, panowie. Luks robota. Robimy to dzisiaj. Robota złota. Szyba od Fiata. Majstry są. W Chińczyku 4x4. Tam szef. Szyba już będzie mogła nam wpaść do środka. Szef nadzoruje no, całą tak, robotę. No nie jestem. Tutaj widzimy wykonawcę. A tu cały biznesmen. Trzeba będzie. Lecimy z tym, kurwa. Czekaj, szyba od Fiata. Trochę wezmę. Wyrównam. Pleksa od środka będzie na dole, będzie cyk, tak, od środka to ja bym to obciął w sumie. O. Kierownik się wziął za ten, za robotę. Tylko nie mam do roboty, jak spuchnie. Żeby jej nie wysadziło zaraz. Dobra, zaraz pleksę od dołu się przykręć, będzie luz. Tutaj majster piankuje elegancko, robota złota. Nie ma lekko. No i teraz to mi dobrze. Masz kiel, nie? Cyk myk. Ot tak. No tu chujowo dociska. Wali jak najgrubiej, to trzeba będzie tą taśmę. To waru jest. No zobacz od środka, może od środka. Ej nie, wylatuje od środka. Kurwa się ten, powietrze ten. Powiem tak, robota jest. Trzymaj jedną ręką. Lepiej tego nie da. Przymierzymy na coś. Tu musi u ciebie wejść pod tą. No. Jeszcze pod wycieraczkę musi dobrze wejść. No weszło. No dobra, i dawaj kręciki. Tak jak teraz. O kurwa, się dotknęłem. Majster się ubrudził. Już chuj teraz, no nie? Już teraz to już chuj. To już jest po bluzie, no nie? Kurwa, taka super bluza. To już jest po bluzie. Nie, no, co? W sumie chuj, no, na ubraniach to tam to raczej nie zejdzie. No, w piance zawsze majstry chodzą ubrudzeni. I to zawsze. Kurwa. O, majster do tego przykręca. Na krótki wkręt. Dłuższy wkręt. Do dołu złap najpierw. Kurwa. Ale dłuższe wkręty muszę wziąć chyba. Może też bym łapał pierdolę. Te są za krótkie. Majster nieproporcjonalnie. Dobra, to jest złap. Wkręcie do tego, do metalu. Coś tam złapał. Złapał, dobra. Dociśnij. Tym niestety nie damy rady. Dobra. Dobra. Robota złota. Kurde, lepiej go... Dwóch majstrów. Tego zjebać teraz nie miał. Będzie, tu może. Pa, ta, kielnia. Dawaj, to. No i dobra. Panie, luks robota. Chociaż tyle. Walka ma, by się trzymało. Żeby się trzymało. Tak jest. Wkrętów nigdy za mało. To musi przybijać. Szybę na wkręty to jeszcze nikt chyba nie mocował. Tam złap wyżej już. Kurwy syn. No, weszło. No i najbliższe. I piankę trochę dojebać. Tak, dawaj, ja tutaj też piankę uszczelnię. Teraz to ta. Ja bym jeszcze to wyciął, żeby te Rayli było widać. O kurwa. Żeby koła nie przeciął, nie przebić. Dobra, to jeszcze jeden złapie. Będzie ideolo. Takim nożem do płyt to by to wyciął. Tak, sobie się wytnie.
No i luks, kurde, wkręty siedzą. No lepiej się nie da. Wkręty fresh, szyba fresh. Tak źle to powinien wyglądać. Pianka pach. Tak źle to nie wygląda. Ja tutaj o, elegancko. Ej, daj tej taśmy jeszcze. Puśćmy. Ja spróbuję od środka tą taśmą. Podasz mi to? A to taśma to. Kurde. Nie no, ona trochę daje. Patrz, tutaj zajebar, tu się będzie trzymać. Zobacz, tu luks. Jeszcze wypchnę to. Trzeba poczekać, żeby to wszystko. O, sorry, ubrudziłem cię. Może do środka nie wpadnie dzięki temu. Zobacz, ile tutaj wyleciało. Dobra. Tak ma być. Szef uklei. O kurwa. Głowy zaraz. Już butarze się zjebał. Kurwa. Jo kurwa, kawałek kiełbasy na cztery chłopa. Prawdziwy człowiek z Podlasia. Ty no, dla mnie też musi coś starczyć tej kiełbasy, człowieku. Nie jest takie, o! Nie ma lekko. Kurwa, ja nie słyszałem. Ona się nie wtedy nie skurczy? Kurwa, no nie słyszałem, że się polewa? Nie, ja nie słyszałem. No ja to nie. Jak on na tym? Na elektryku to zna takie sposoby. Pianko wodą. O, do środka leci kula ciutkie. Chuj tam. Zaraz spadnie. A ile tam ze środka wylazło? Patrza, weź łap to, bo na kierownicę spadnie. Nie, ona się trzyma. Bierz jakiegoś tego. Nie, no musi być kurwa. Kurwa, szpachlarze same w kopii. Macie, a przy kierownicy. O! po lewej na dole. O. Dobrze, Weizder. Lepiej jak tam to, co było. Tylko ją przebyć, kurwa. Ale jak to kozacko wygląda, co? Daj jakieś szmaty. Trzymaj. Kurwa, my tak nie wkleiliśmy, masz. Co? No nie. No trzymaj. Kurwa. Trzymaj. Elegancka robota. Na przeglądzie to kurwa od razu mi pieczątkę postawił. No to nie? Nie, no zobacz, ale jaka czysta. Ale serio to luks wygląda. No kurde. Myślisz, że możemy na przegląd jechać? No to potem się dotnie elegancko nożykiem. Ale pewnie wcześniej nam wypadnie. Pianka fresh. Pewnie nam wypadnie wcześniej to szyba. Pianka fresh. No właśnie, no, dobra robota jest. No i cyk. Zobaczymy, jak od środka to wygląda. Kurwa, no luksus. Tu Rayli. Ha, kurde. O, to. Kurde, ta pianka długo tnie. Tą taśmę będzie... Ale weź złap tego na trzy razy. Nie, to taśma to jest kurwa, człowiek. Nie no, taką taśmą to... Ale czekaj, bo to... Napnij kurwa, dobrze tą taśmę. Było widać do tyłu. To se ustawisz. jak to, te lusterko, to jest stąd, z tego miejsca, człowieku. Spadnie, patrz. Od spodu. Będzie trzymać. Od spodu jeszcze wylezło. Człowieków przyklejają taką taśmą, a lusterką nie złapie. O, czekaj. No, no i luksus. Czekaj, no lepiej lusterko na... będzie chodzić z całym samochodem. Razem z szybą. To ale chociaż nie będzie drgało. No właśnie. Nie będzie drgało, tylko równo z tym. No i dobra. No i pasuje. No dobra, jedziemy. To będzie schło od razu. Majster to umie pomyśleć. Kurde. Teraz sobie uświadomiłem, że widzowie ogólnie to lipę odwaliliśmy, bo powinniśmy to odwrotnie rzucić. Najpierw pleksy, a potem szybę. Jak będzie z szyby skapywać, to będzie lecieć pod pleksy. No ale dobra, taśmą się zaklei, będzie dobrze. Luk, Bartak Team. No i dobra, wielki powrót drifterów. Rayli, jej. Robota złota! Buta mu!